Hej, siemanko wam wszystkim z tej strony Nabi. Hej. Ej, stary. Czyżbyś trafił do friendzone'u? Kurwa. Chujowo, co? Pewnie czujesz, jakbyś dostał takiego soczystego bolca w dupę, albo totalnego liścia w mordę, słysząc te bardzo proste słowa wypowiedziane z ust kobiety. Zostańmy przyjaciółmi. No, zjebane, co? I pewnie sobie myślisz teraz, że te kobiety są tak zjebane, nie doceniają cię. Robiłeś tyle, pokazywałeś im, że tak bardzo je kochasz, że ci na nich zależy, że one są takie, siakie, owakie. A ona ci śmie powiedzieć, że chce zostać twoim przyjacielem. Wiem, uczucie prawie tak, jakby ci powiedziano, że twój chomik zdechł, ale możesz go nadal trzymać i się z nim bawić. Przykre. Ale wiesz, co ci powiem? To nie jest ich wina. To ty zjebałeś. A ja ci powiem, w jakich momentach. Przypuszczalnie jakich. Nie wiem dokładnie, co robiłeś, ale mniej więcej takie zachowania mogły wpłynąć na to, jak kobieta cię odebrała. A więc słuchaj uważnie. I pewnie teraz się zastanawiasz, kurwa, co takiego zjebałem? Co sprawiło, że kobieta woli mnie mieć jako przyjaciela, a nie jako swojego faceta? Jako osobę, z którą będzie chciała być? Słuchaj, zacznijmy od tego, co prawdopodobnie mówili twojej rodzice od samego początku, kiedy, no, wszedł ten ciekawy temat dziewczyn. Słuchaj. Jeżeli twoi rodzice mówili ci, że dla kobiety trzeba być dobrym, miłym, kulturalnym facetem, dawać jej prezenty, etc., to zrobili ci taką krzywdę, dla której teraz masz efekt taki, a nie inny, gdzie kobiety wolą ci mieć jako przyjaciela. Kiedyś właśnie rozmawiałem z jedną dziewczyną na temat tego, czy podoba jej się miły, grzeczny facet. Powiedziała mi w sumie, że tak, to jest fajne, ale to się bardzo szybko nudzi. I po dłuższym czasie taka osoba staje się bardziej właśnie przyjacielem niż facetem, z którym chciałaby być. Więc no tu możemy zauważyć pierwszy problem, że taki facet szybko się nudzi. Teraz zastanówmy się, czego tak naprawdę nie chcą kobiety. Spróbuj postawić się w sytuacji dziewczyny, która szuka sobie faceta. Czy poleciałbyś na kogoś, kto nie ma pewności siebie, jest nudny, monotonny, brak mu poczucia humoru, brak mu szacunku dla samego siebie, boi się wręcz zdobywać to, czego chce? No ja bym na taką osobę nie poleciał, a ty? Wiesz, dlaczego ja bym nie poleciał? Bo to by było nudne w dłuższej relacji. A kobieta szuka wręcz czegoś przeciwnego. Ona poszukuje ekscytacji, nowych wyzwań, nowych doświadczeń, nowych emocji. Ona chce poczuć się lepiej z kimś, niż jak jest sama. Chce nowych wrażeń. To jest przede wszystkim to, co jej jara. Wiesz, kiedy jeszcze jesteś nudny? Kiedy jesteś przewidywalny. Wyobraź sobie, że przychodzisz do dziewczyny i mówisz: kurczę, ale pięknie dziś wyglądasz. No pewnie słyszała to już 1000 razy. Zrób coś zupełnie przeciwnego. Podejdź do niej i powiedz: mój, ty smutku wyglądasz jak maszkaron. Reakcja może być ciekawa. Jeżeli nawet nie odbierze tego pozytywnie, bo raczej rzucasz to jako żart, to zawsze zapewnisz jej nowy rodzaj emocji, który będzie czymś ciekawym w waszej relacji. Wiesz, jaka jest kolejna przyczyna wpadnięcia do friendzone'u? Pewnie to, że mogłeś być wykorzystywany przez nią. Innymi słowy, robiłeś to, co ona chce. Choćby w takich sytuacjach, że ona koniecznie chce się spotkać, albo wyżalić, albo cokolwiek. Zrób mi zadanie domowe. Potrzebuję pomocy z matmy. Potrzebuję tego. Potrzebuję tamtego. Zrób to, tamto. I ty zawsze to robiłeś. Tu jest problem, bo nie jesteś już w tym momencie traktowany jak facet, jak chłopak, z którym chce być, tylko raczej jak rzecz lub też przedmiot, który zawsze działa i wiesz, że jest skuteczny. Czy będąc dziewczyną i posiadając taką osobę, która zawsze zrobi to, co chcesz, byłbyś nią zainteresowany? No, zadaj sobie to pytanie, odpowiedz sobie na nie szczerze. Czy bezwolny golem, któremu jak powiesz, że ma zrobić to, to zrobi, czy jak powiesz, żeby skoczył w ogień, to skoczy, jest obiektem zainteresowania? Czy kobieta będzie w ogóle nim zainteresowana w jakikolwiek inny sposób niż jako rzecz lub przyjaciel? No wiadomo, że można na niego liczyć, oczywiście. Jak na każdego przyjaciela. No. I pewnie widzisz już ten problem. No właśnie. W takiej sytuacji to ty decydujesz, czy jesteś dla kobiety dostępny. Jeżeli ona ci mówi: słuchaj stary, koniecznie teraz potrzebuję tego. Ty powinieneś powiedzieć:
No spoko, ale niestety teraz nie mam czasu. Nieważne co robisz, możesz kurde nawet nic nie robić. Ale najlepiej pokazać jej, że nie jesteś dla niej zawsze wszędzie dostępny. Powiedz, że spoko, ale dzisiaj nie dam rady, jutro. Jeżeli to jest paląca sprawa, no to oczywiście odpuści sobie. Jeżeli to jest coś niepalącego zwłoki, to nie ma problemu, ale patrz już, że to ty decydujesz kiedy. Więc tutaj już twoja wartość wzrasta. Kolejna sprawa. Jak dużo czasu poświęcasz kobiecie? Odpowiedz szczerze. Raz w tygodniu? Dwa razy w tygodniu? Trzy? Cztery? Pięć? Codziennie? Kilka razy dziennie? Widzisz, tu już zaczyna się tworzyć problem. Poświęcasz jej stanowczo za dużo czasu. To jest kolejny powód, dla którego kobieta może się zacząć tobą nudzić, bo spójrz na to w tej kwestii, że rozmawiasz z nią codziennie o różnych rzeczach. Tematy zaczynają się wyczerpywać. No i już powoli zna ciebie na wylot. To jest niedobre. Jeżeli kobieta zna cię na wylot, to nie możesz jej niczym zaskoczyć. To jest powrót do kwestii tego, żeby być nieprzewidywalnym. I koło się zapętla. Po raz kolejny stawmy się w przypadku dziewczyny. Co byś zrobił, gdyby pewna osoba pisała do ciebie dzień w dzień, rozmawiając na różne tematy, ciekawsze, mniej ciekawsze, ale praktycznie poświęcałbyś na to kilka godzin ze swojego dnia. To nie jest kilka minut, to jest kilka godzin. Czy nie byłoby to dla ciebie w pewnym sensie już męczące? Czy nie zaczęłoby cię irytować, to, że budzisz się rano i widzisz wiadomość od tej osoby? Idziesz do pracy, wracasz z niej, znowu wiadomość od tej osoby. W telefonie czekają na ciebie SMS-y. Na poczcie e-mail wiadomości. Kurde, może jeszcze nagrała ci filmik o tym, że coś tam, coś tam. Czy to nie byłoby dla ciebie zbyt przytłaczające? No, dla mnie to by było. Więc no, postaraj się takich rzeczy nie robić, żeby do tego friendzone'u tak łatwo nie wpaść. Kolejny problem, jaki może wprędzić cię w friendzone, to jest bycie tak zwanym słoikiem na żale, albo słoikiem na łzy. Jeżeli kobieta przychodzi do ciebie często mówić ci, jakie to ma problemy, że tu jej nie wychodzi, to jest złe, to jest zjebane, to z jednej strony jest to dobrze, bo ufa ci na tyle, żeby o takich rzeczach powiedzieć, ale jeżeli robi to zbyt często, to traktuje cię jak swoją przyjaciółkę. No powiedzmy sobie szczerze. Dziewczyny o takich rzeczach najczęściej mówią między sobą. Jeżeli dochodzi facet do takiej sytuacji, że kobieta mu mówi swoje problemy, to jej nie wyszło, tu kurwa coś się zjebało, w domu jest źle, w szkole mi nie idzie. No to kurde, zaczynasz bardziej podchodzić pod kategorię bycia przyjacielem. I pewnie jeszcze nie raz kupowałeś jej jakiś prezent. No, pewnie kupowałeś jej całkiem drogie prezenty, żeby jej zaimponować. Żeby pokazać ci, jak bardzo zależy, jak bardzo chciałbyś z nią być. I tu kupujesz jeden prezent, drugi prezent, trzeci prezent, czwarty. I znowu wracamy do kwestii tego, że jesteś monotonny, jesteś przewidywalny, że niedługo znowu dostanie coś od ciebie w prezencie. Kurczę, prezent to powinna być rzecz naprawdę znikoma, bo to ty powinieneś ją nakręcać do siebie swoimi emocjami, swoim działaniem, tym co robisz, czym się zajmujesz, swoimi zainteresowaniami. Musisz być ciekawy. Prezent jest ciekawy przez chwilę, ty jesteś ciekawy cały czas, więc skup się na sobie, a nie na prezentach, żeby ona czuła się lepiej. Powodów, przez które można trafić do friendzone'a jest pewnie o wiele więcej, ale zauważ, ile już spośród tych, które wymieniłem, zdążyłeś popełnić? Czy już widzisz swój błąd? No ja myślę, że tak. Jedyne, co teraz musisz zrobić, to niepowtarzanie tych samych czynników. Zdobywaj nowe doświadczenia w tym, co robisz. Baw się nimi, żeby dowiedzieć się, co działa lepiej, co działa gorzej. Ale zauważ, że to, co do tej pory robiłeś, jest nieskuteczne. Wiesz, co w takiej sytuacji najlepiej zrobić? Coś zupełnie przeciwnego. Jeżeli jesteś słoikiem na żale, przestań nim być. Jeżeli poświęcasz jej zbyt dużo czasu, zacznij poświęcać tego czasu mniej. Do dwóch, max trzech razy w tygodniu. Jeżeli ona coś będzie od ciebie chciała, to nie biegnij jak ten piesek w podskokach, że zwróciła na ciebie uwagę. Po prostu powiedz jej, że nie masz czasu, że zrobisz to później, może kiedy indziej, ale na pewno nie teraz, zaraz, bo ona chce. Jeżeli jesteś zbyt przewidywalny, rób rzeczy, których do tej pory nie robiłeś.
Jeżeli dajesz jej jeden rodzaj emocji, to na pewno będziesz nudny. Zacznij jej dawać więcej tych emocji. Jeżeli jesteś miły, to bądź czasem dla niej wredny. Jeżeli jesteś zabawny, to bądź czasami nudny. I na odwrót. Jeżeli się z nią przynajmniej raz w miesiącu nie pokłócisz, no to zacznie być to zbyt monotonne. Tak samo nie kupuj jej drogich prezentów, w ogóle nie kupuj jej prezentów, chyba że od święta, albo w momentach, kiedy najmniej się tego spodziewa. Ty masz być prezentem, jak już mówiłem wcześniej, to ty masz pokazywać jej sobą, jakim jesteś interesującym człowiekiem, co w tobie jest nieodkrytego i co ona odkrywać może. Prezent to jest, jak już mówiłem, przyjemność na chwilę. Ty masz być przyjemnością na cały czas. Hej, dobrnąłeś do końca filmiku. Innymi słowy, wiesz, jakie błędy już popełniałeś i mniej więcej wiesz, co robić, żeby do tego friendzone'u nie wpaść. Więc teraz jedyne, co możesz zrobić, to sam zacząć praktykować to, co do tej pory powiedziałem, no i odkrywać nowe sposoby, jak imponować kobiecie, jak złapać jej zainteresowanie, żeby do tego friendzone nie trafić. Jedyne, co mogę teraz powiedzieć, to, że życzę ci powodzenia i życzę ci, żeby ci się udało znaleźć kobietę, o której marzysz, bo to ty decydujesz o tym, z kim chcesz być. Trzymaj się. Cześć.